tak, to jest taka instytucja jak starostwo czy jak urząd, że jak mamy występować, to najczęściej odpowiednia komórka przygotowuje nam piękne przemówienie, żebyśmy wiedzieli, co mamy powiedzieć. I takie przemówienie też miałem przygotowane, zaczynające się od słów, jak to ławnik jest niezawisły i podległy tylko konstytucji i ustawom. Ale tak się składa, że byłem ławnikiem, a musiałem przestać być dlatego, że 13 lat temu zostałem wicestarostą i nie mogłem wydawać decyzji w stosunku do tych samych ludzi, których miałbym potem osądzać. Więc pozwólcie, że tak trochę z własnego doświadczenia. Panie sędzio, proszę zatkać uszy na chwilę, bo według mnie to jest tak. Ławnicy mają fenomenalne doświadczenie życiowe i trochę mniejsze prawo. A prawnicy mają fenomenalne doświadczenie prawne, a czasami trochę mniejsze życiowe. I pamiętam, jak wynik jednego procesu zależał od koloru kurtki akurat karnego. Pamiętam też, jak jeden sędzia akurat na rozprawie, gdzie byłem cywilnej, nie bardzo mógł rozróżnić to, że całość połowy to nie jest połowa całości i, że tak powiem, gdybym się jako inżynier trochę w to nie włączył, to chyba oszukałby dziecko na pół spadku, bo chodziło o podział. Także zdaję sobie sprawę z tego, jak ważną rolę Państwo pełnicie w tym swoim doświadczeniu życiowym, w tym, że właśnie dlatego, że nie zawsze macie pełną świadomość prawną, ale dużą, zawodową, potraficie wspomóc sędziów w tym, żeby nie popełniali błędu, a równocześnie no, macie takie samo prawo głosu jak każdy sędzia. Tak więc z własnego doświadczenia wiem, jaka odpowiedzialność na Was spoczywa, wiem, ile to kosztuje nieraz ciężkich decyzji, ciężkich wysiłków i za to wszystko, jako że kadencja, że tak powiem, upłynęła, za to wszystko chciałbym Wam serdecznie, bardzo serdecznie podziękować. No, od byłego kolegi ławnika, może nie od starosty, tylko od byłego kolegi ławnika, najszczersze, najgorętsze podziękowania. Panie sędziu, już mogę zostać. A ja bym chciał tylko przyłączyć do tego, co powiedział pan starosta, tak pięknie wam to powiedział, natomiast chcę wam podziękować za tą pracę w imieniu swoim, pani prezes, ponieważ bez was, no te wydziały, bo to państwo jesteście tylko w wydziale rodzinnym, i pracy, więc jakby w innych wydziałach nie jesteście, bo po reformie opuściliście wydział karny, w którym ja orzekam, więc tak nie mam bezpośrednio z Państwem kontaktu. Natomiast ten kontakt, co miałem, bardzo miło wspominam. Jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za tą pomoc, jaką nam udzieliliście przez tę samą kadencję, czyli za 4 lata. Bardzo Państwu za to dziękuję.